Szczęść Boże. Ja tu przyjechałam głównie z tym, żeby się pozbyć lęku. Bo jestem człowiekiem, który się ciągle czegoś boi. Miał tatę, który bił matkę i dalej jest pewnie średnio dobry, chociaż się o niego modlę. Zostałam sama, znaczy w tym sensie, że nie mam męża, ponieważ wszystkich facetów jakoś tam psychicznie odpychałam od siebie, bo nie chciałam, żeby ktoś traktował mnie tak, jak ojciec traktuje matkę. Zwaliłam to później na to, że mam chore nogi, bo gdzieś tam spędzałam, przyciągałam takich, którzy mi to mówili, że jestem za mało zdrowa, albo za mało ładna, albo coś tam za mało. Więc mi było jakoś łatwiej, bo znalazłam sobie takiego koziołka ofiarnego, dlaczego mnie nikt nie chce. Później w moim życiu zdarzyło się to, że straciłam ukochanego brata, to znaczy zginął pod samochodem, a naprawdę był ukochany, bo w czasach, kiedy tak zwane osoby niesprawne siedziały w domu, bo się ich wstydzono, on mnie wszędzie ze sobą zabierał. I na przykład były też takie komentarze, ty chodzisz do fryzjera? Ciebie nie obcinają w domu? Ciebie pokazują? I no, on mnie tak kochał, że jak nie mogłam iść, to mnie nosił na rękach. I rodzice ciągle powtarzali, że on się mną zaopiekuje. I przyszedł 11 grudnia, kiedy go ktoś po prostu zwyczajnie rozjechał. I zostałam ja, z myślami, że zostało to gorsze. I tu, na innych rekolekcjach, inny kapłan wyprowadził mnie z cmentarza. Powiedział coś takiego, nie obiecuję ci, że twoje nogi będą zdrowe, ale zabiorę cię z tego cmentarza. I ja mówię, matko, no co on mówi? I po 16 latach rzeczywiście zabrał mnie z cmentarza. Przyjechać tu też jakoś mi było trudno, bo i tato się rozchorował, a mając taki duży szacunek i dużą taką, że trzeba go jednak gdzieś do tego szpitala, że mama nie ma prawa jazdy, no to jak się ta sprawa nie wyjaśni, to ja tu nie przyjadę. A jeszcze dodając jedno zdanie, miałam iść do Konstancina, Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, na które czekałam 3 lata i napisałam podanie o przesunięcie terminu. I to podanie o przesunięcie terminu ze względów medycznych, chociaż takie coś było kiedyś w ordynatorskich pismach, że ze względów medycznych to można, a ze względów zawodowych, że jestem nauczycielem, to nie można. Więc napisałam, że mam rehabilitację ambulatoryjną i proszę mnie tam przesunąć trochę dalej. No i dostałam odpowiedź nie na zasadzie, proszę przyjechać 13 kwietnia, bo inaczej to oznacza rezygnację, tylko cytuję, pani stan zdrowia może ulec poprawie, po rehabilitacji ambulatoryjnej, więc rehabilitacja szpitalna nie będzie konieczna i z przykrością informuję, że została pani skreślona. Ponowne ubieganie się o pobyt na oddziale, to poproszę wniosek zgodny z tam wymogami NFZ-u, wizyta kwalifikacyjna i następna 3-4-letnia kolejka. No szczerze powiem, że naprawdę się zdenerwowałam, bo jeżdżąc tam, ja widzę, kto tam przyjeżdża. Ja nie wiem, dlaczego tak jest, że niektóre osoby są 2 razy do roku, a jedne raz na 3 lata nie mogą. Ale przyjęłam to tak, jak jest. Ktoś mi doradził, napisz prośbę o odwołanie. Ona tam jest, nie wiem, jaka przyjdzie odpowiedź. Ale teraz nie wiem, czy powinnam pojechać. Ale ojciec mi tylko powiedział, że trzeba mięśnie przećwiczyć. Bo jechać zdrowemu to jest nieuczciwe. Szczęść Boże. Szczęść Boże.